Zaprosiłem tu dzisiaj Państwa, żeby przekazać informacje o swojej rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Wigier Suwałki. Jak to w życiu bywa, coś się kiedyś zaczyna i kiedyś kończy, tak? I właśnie dzisiaj jest taki dzień, kończy się pewien rozdział w moim życiu. No dość istotny, bo 11 lat, tak? To jest dużo, szmat czasu. Przychodziłem tutaj w 2007 roku jako dyrektor sportowy klubu i wiceprezes. Wprowadzał mnie w tajniki Grzegorz Wągiewicz. Prezes klubu, był prezydent, każdy zna. Wiele się od niego nauczyłem. Była jedna drużyna, jeden zespół, pierwszy zespół w trzeciej lidze, który bodajże na tych pierwszych treningach miał 8 czy 9 zawodników i trener Kaczmarek, który przyjechał i rozpoczął treningi, był spakowany i chciał wyjeżdżać z powrotem do domu. W dniu dzisiejszym, policzyłem sobie wczoraj, mamy łącznie z Akademią, z grupami młodzieżowymi, drugim zespołem, pierwszym zespołem 27 drużyn. Myślę, że 1 do 27, o! Znany w Polsce wynik, także myślę, że ta skala mówi coś za siebie, że ten klub się rozwinął przez te lata. Osiągnęliśmy wiele sukcesów, były też porażki, tak, ale najważniejsze, że po tych porażkach potrafiliśmy podnosić się jak wytrawny bokser i wyciągać wnioski i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W pierwszej lidze, w górnej połowie tabeli pierwszej ligi, z dobrym wynikiem, z dobrymi punktami, z ogromnymi szansami, aby zrealizować główny cel, jaki jest w tym sezonie, utrzymanie się w pierwszej lidze, utrzymanie zespołu dla Suwałk. Graliśmy za mojej kadencji w trzeciej lidze, w drugiej lidze i w pierwszej lidze. Pamiętam, jak ten pierwszy sezon, gdzie nie było zespołu, było tak jak mówiłem, może z 9 zawodników. W ostatniej chwili wspólnie z Grzegorzem montowaliśmy tą drużynę i udało się zdobyć wtedy historyczny sukces, awans do drugiej ligi, trzecie miejsce w tabeli. Dosłownie tam chyba 4 punkty brakowało do tego, żeby powalczyć o awans. Natomiast i tak to był dla nas ogromny sukces. Później wiadomo, warunki infrastrukturalne, finansowe i organizacyjne nie pozwalały nam myśleć o czymś więcej niż druga liga. No i przez 5 lat realizowaliśmy cel, utrzymywaliśmy się w tej drugiej lidze. W 2014 roku osiągnęliśmy historyczny sukces, awans do pierwszej ligi. Do dziś gramy w tej pierwszej lidze, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, z powodzeniem. Bo tak jak powiedziałem, w 3 poprzednie sezony zakończyliśmy z dobrym wynikiem. W tamtym sezonie zapisaliśmy piękne karty historii Pucharu Polski, historii polskiej piłki, bo do prawie ostatniej kolejki walczyliśmy o awans do Ekstraklasy, a o naszym meczu z Arką Gdynia myślę, że mówiła cała Polska. Ciężko będzie powtórzyć ten wynik i marketingowy, i sportowy, ale kto wie, może w przyszłości. No cóż więcej mogę powiedzieć w tym okresie? No w tym okresie możemy się pochwalić, że Wigry były doskonałą trampoliną dla piłkarzy. Tak? Kilkudziesięciu piłkarzy przez te 11 lat odeszło z Wigier do klubów ekstraklasy Polski, ale nie tylko, bo odchodzili zawodnicy, którzy grali w ekstraklasach rosyjskiej, portugalskiej, Bundeslidze, izraelskiej, rosyjskiej, litewskiej i wielu innych. Tak? Także myślę, że tutaj te wychowanie sportowe w tym klubie zawsze szło w dobrym kierunku. A będzie jeszcze lepsze, bo mamy naprawdę wspaniałą akademię i zobaczycie Państwo już za kilka lat. Tutaj będzie wybiegał prawie pełny skład złożony z wychowanków naszego klubu. O tym wszyscy marzymy i jakby swoimi czynami do tego zmierzamy. Możemy też się pochwalić, że 2 naszych byłych piłkarzy ma ogromne szanse zagrania w Rosji na Mistrzostwach Świata, mówię to o Maćku Makuszewskim i Damianie Kądziorze, także to też fajnie dla klubu, że można czymś takim się pochwalić. Dodatkowo niech Państwo
tak jak mówiłem, wracam jak mantra do tego pierwszego treningu. Było tam około 9 piłkarzy, a w dniu dzisiejszym na zgrupowaniach reprezentacji młodzieżowej U21 przebywa 4 naszych piłkarzy. Jest to naprawdę dla klubu, dla miasta ogromny plus, tak, bo wygląda to, że ta praca, ten scouting, praca trenerów idzie w tym kierunku, w którym powinna iść. No cóż, co jeszcze mogę powiedzieć? Moja decyzja jest przemyślana, dokładnie. Nie jest to nagła, nic się nie dzieje. Nagłego, decyzja zapadła już w styczniu. A jeżeli ktoś by zapytał pewnie, dlaczego w styczniu nie poinformowałem o tym, no to dlatego, że jestem człowiekiem odpowiedzialnym i miałem kilka rzeczy do rozpoczętych do zakończenia. Przede wszystkim zarejestrowanie spółki akcyjnej, tak, o której mówiliśmy od dłuższego czasu. Z różnych powodów to się przeciągało. Udało się od 2 tygodni w Igry Suwałki. Spółka akcyjna jest zarejestrowana i lada moment będzie ten okres przejściowy, kiedy drużyny seniorskie będą przechodziły pod spółkę akcyjną i ten cel został zrealizowany. Drugi cel to to, że było to początek przygotowań i myślę, że niedobrze by to było dla zespołu, dla drużyny, dla utrzymania tych piłkarzy, których musieliśmy utrzymać, bo po dobrej jesieni kilku piłkarzy otrzymało propozycje i dlatego chciałem, żeby dokonać wszystkich ruchów transferowych, popodpisywać kontrakty z tymi piłkarzami, którzy byli rozchwytywani. Dlatego podpisaliśmy już na następny sezon kontrakty z Damianem Gąską, z Siergiejem Filipczukiem. No, widać, że warto było, bo Damian Gąska być może będzie reprezentował nasz kraj w meczach młodzieżowej reprezentacji Polski, zaplecza pierwszej reprezentacji już niedługo, za kilka dni. No i przede wszystkim trzeci cel to był to, żeby przekonać prezydenta, przekonać Radę Miasta, samorząd do tego, że warto zaangażować większe środki, bardziej się zaangażować w nowo powstałą spółkę akcyjną. No i też się udało, tak? Też to się udało. Mogę śmiało powiedzieć, że zresztą bardzo się cieszę, że wszyscy radni, zarówno ci, którzy są rządzą teraz miastem, jak i ci opozycyjni, opowiedzieli się za tym, że trzeba wesprzeć mocniej Wigry, że to jest nasze dobro suwalskie, ja to tak nazywam. I cieszę się bardzo z tego, że Wigry były ponad podziałami, tak? Nieważne, czy ktoś ma inną opcję polityczną, czy inną samorządową, w zasadzie w tej prawie publicznej rozmowie, bo tak można nazwać, wszyscy byli za tym, żeby tak było i to bardzo cieszy. No i cóż więcej. Zostaję w klubie, żeby sprawa była jasna. Zostaję w klubie w innej roli, tak? W roli sponsora przede wszystkim, no i kibica. W roli sponsora. Dzisiaj już mogę powiedzieć jako prezes zarządu Browaru Północnego, że logo Browaru Północnego będzie w następnym sezonie również na koszulkach Wigier Suwałki. Tak samo jak mogę powiedzieć, że moja prywatna firma, Agencja Promocji Sportu Polski Sport, dalej będzie wspierała zarówno Wigry, jak i Akademię Piłkarską. Mogę również powiedzieć, że wspólnie ze swoim wspólnikiem Danielem Terleckim dalej będziemy partnerem technicznym jako Melius i będziemy dbali o zdrowie naszych starszych, młodszych i najmłodszych zawodników w ramach współpracy z Wigrami. No i no cóż, 11 lat, dużo, dużo czasu, dużo meczów. Policzyłem sobie 381 meczów. Półfinał Pucharu Polski, pierwsza liga. Myślę, że mogę jakby odejść z takim poczuciem dobrze zrobionej pracy, tak? No i to tyle, tak? Co mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam ze mną współpracowali. Szanuję decyzję prezesa, bo szanuję bardzo osobę pana Darka Mazura i o wszystkim wiedziałem. Uczciwie ze mną rozmawiał. Ja to odbieram
Na zasadzie takiej, że robi to z bardzo dobrym sercem prezes, bo chce, żeby w igrach po prostu było cały czas dobrze. Na pewno tutaj nie powinno być atmosfery grobowej. Prezes z pewnością będzie cały czas z nami, na pewno będzie nas wspierał. No i my zrobimy wszystko, żeby generalnie naszą pracą na boisku, tą sportową napędzać środowisko, żeby nam po prostu pomagało w dalszym rozwoju.